7:09. Twój początek dnia. W naszym poranku 7:09. Kolejny gość, pani redaktor Beata Zajączkowska, gość niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam. Napisała pani na stronach gościa, że papież Franciszek rozpoczyna najdłuższą i najbardziej niebezpieczną podróż swojego pontyfikatu. Rzeczywiście spory, napięty kalendarz papieża Franciszka. Zapytam najpierw i o odległość, no i o to niebezpieczeństwo. Na czym pani bazuje te dwie oceny? Myślę, że tą podróż można naprawdę określić jako taką ekstremalną pielgrzymkę obecnego pontyfikatu. 12 dni, podczas których papież pokona ponad 32 tysiące kilometrów. Odbędzie 2 międzykontynentalne loty i na miejscu jeszcze kilka wewnętrznych lotów. To jest ten wysiłek, powiedziałabym, taki fizyczny dla papieża Franciszka, który ma 87 lat. Trzeba o tym pamiętać. Więc z tego punktu widzenia ta podróż jest ogromnym wyzwaniem. Powiedział pan na początku o napiętym programie, dodam jako taką swoistą ciekawostkę, że tuż przed wyruszeniem w podróż papieżowi został przedstawiony przygotowany program i osoby przygotowujące podróż powiedziały, że można by z pewnych rzeczy zrezygnować, można by troszeczkę tą podróż odciążyć, na co on powiedział, że to co jest, jest dobre, a on nie został wybrany na papieża po to, żeby odpoczywać. Więc wskazuje to na to, że papież jest w dobrej formie, czuje się na siłach, żeby podjąć tę podróż, a wyzwania, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, narastanie ekstremizmów, między innymi ekstremizmu islamskiego w tym regionie, ale także, na co wskazuje lekarz papieża Franciszka, zwykłe wyzwania związane z tamtejszymi chorobami i ogromnym upałem, który panuje. Dzisiaj, jak papież rano wylądował w Dżakarcie, to dziennikarze watykańscy, którzy mu towarzyszą po wyjściu z samolotu, powiedzieli, że te upały, które były w Rzymie, to było nic w porównaniu z tym, czego papież doświadcza teraz właśnie w tych godzinach w Indonezji. Dzisiejszy pierwszy dzień z tego powodu jest właśnie przeznaczony na odpoczynek i na aklimatyzację. No to pani redaktor, ktoś zapyta może trochę bardzo zbyt pragmatycznie, ale niech to pytanie padnie. To po co papieżowi w takim wieku, w takiej temperaturze, z takimi zagrożeniami, po co ta podróż do Indonezji, do Timoru Wschodniego, do Papui Nowej Gwinei, do Singapuru. Jaki jest cel tej wizyty? A po co Polakom były wizyty Jana Pawła II i Benedykta XVI i papieża Franciszka? Myślę, że tak można odwrócić to pytanie i tak je postawić. Papież jedzie w te miejsca, które uważa od początku swojego pontyfikatu za centralne, czyli na peryferię. On teraz, można powiedzieć, chce się zanurzyć w kościołach, które są poza centrum. On chce te kościoły jak gdyby docenić, pokazać, wyciągnąć troszeczkę z zapomnienia, pokazać nawet tej naszej Europie, która często uważa się za pępek kościoła katolickiego, a tak przecież nie jest. A przede wszystkim chce docenić tych ludzi, którzy są na miejscu i pokazać, że także tamte kościoły, które są kościołami mniejszościowymi poza Timorem Wschodnim, są kościołami, które są w centrum Kościoła Powszechnego, które są w centrum papieża i są tak samo ważne dla Ojca Świętego jak kościół w Polsce czy kościół we Włoszech. No właśnie, bo to jest chyba ta perspektywa, którą my często tracimy z oczu. My sądzimy no, trochę europocentrycznie, że Rzym, że Watykan, no, Europa, no ewentualnie może gdzieś Ameryka Południowa, bo tam sporo katolików, może Afryka, bo tam jednak Kościół bardziej żywy niż w zlaicyzowanej Europie, ale tym razem no, papież wybiera jeszcze bardziej egzotyczny z naszego punktu widzenia, powiedzmy to europocentrycznego kierunek. Co ta peryferia Kościoła może nauczyć nas tu w Europie trochę wygodniej, trochę może zblazowanych, trochę może gdzieś tam patrzących na to ze zdziwieniem?
Przede wszystkim może pokazać, że Kościół wciąż jest wspólnotą żywą, dającą radość, ewangelizującą, zmieniającą społeczeństwo, a także jest wspólnotą, która w niesamowity sposób, o czym mówią te cztery kraje, przyczynia się do budowania harmonii i dialogu w społeczeństwie, także takiego pokojowego współistnienia. Myślę, że to przesłanie jest nie do przecenienia, jeśli chodzi o Europę, a także Polskę. Te kościoły pokazują także to, że nasiona ewangelizacji, które były tam wkładane w tą glebę przez około 200 lat przez misjonarzy, którzy przybywali z Europy, między innymi liczną grupę misjonarzy z Polski, którzy do tej pory są mocno obecni w Papui Nowej Gwinei, że te ziarna, które zostały zasiane, one wykiełkowały i przynoszą swoje owoce. I teraz chociażby misjonarze z Indonezji przybywają właśnie do Europy, by pracować w tych kościołach, których brakuje już kapłanów. Misjonarze, werbiści z Indonezji posługują chociażby w Polsce. To jest taka niesamowita wymiana też kulturowa. Tak, to prawda. To bo rzeczywiście my trochę przy okazji tej pielgrzymki mówimy, może trochę na wyrost, ale wkładamy to do jednego wielkiego tygla, a przecież te kraje, które Franciszek przyleciał odwiedzić, zobaczyć, dotknąć, porozmawiać, to są też absolutnie różne światy, no bo trudno Singapur zestawić z Oceanią i powiedzieć, że to jest tak naprawdę jeden i ten sam problem, jedna i ta sama szansa. Myślę, że te kościoły, te kraje, a przez to także te kościoły, które odwiedza Franciszek, są taką mozaiką w miniaturze, powiedziałabym, Kościoła Powszechnego, które pokazują właśnie, jak bardzo jesteśmy zróżnicowani i w jak różnych kontekstach przychodzi nam właśnie funkcjonować, czego, tak jak pan powiedział, z perspektywy Europy czy Polski nie doświadczamy. Ja bym wzięła tutaj jako przykład postawiła dwa różne kraje. Pierwszą Indonezję, która jest największym islamskim państwem świata, gdzie katolicy stanowią zaledwie 3% mieszkańców, ale to już jest ponad 11 milionów obywateli. I kraj ten paradoksalnie, mimo że jest to ocean świata muzułmańskiego, w którym chrześcijanie są zanurzeni, to kraj ten paradoksalnie cieszy się doskonałą harmonią religijną, współpracą i to wszystko w jaki sposób tam funkcjonuje. Miałam ostatnio możliwość rozmowy z arcybiskupem właśnie Dżakarty, który jest gospodarzem papieskiej pielgrzymki i kiedy pytałam go, jak to jest, że my, którzy jesteśmy jak gdyby nastawieni tak a priori, że islam oznacza zagrożenie, a tam widać, że to współistnienie funkcjonuje, powiedział wprost, przyjedźcie i zobaczcie, że to jest możliwe. Indonezja jest takim państwem, które na początku powiedziało przy tworzeniu swojej państwowości, że nie chce być państwem islamskim, tylko chce być państwem świeckim, właśnie żeby nie wykluczać innych mniejszości, żeby nikogo nie wykluczać, bo to mogłoby prowadzić do jakichś napięć, trudności, czy w jakiś sposób zagrażać budowaniu państwowości. I z kolei na przykład drugim takim krajem niesamowicie fajnym, niesamowicie ciekawym jest maleńki Timor Wschodni, który jest najbardziej katolickim krajem na świecie po Watykanie, tak to można śmiało powiedzieć, gdzie 98% mieszkańców stanowią katolicy. I też rzecz, która może nie jest powszechnie znana, jest to jedno z najmłodszych państw świata, bo Timor Wschodni niepodległość swoją uzyskał dopiero w 2002 roku, ale już 200 lat wcześniej byli tam obecni misjonarze, którzy mocno włączali się w budowanie poczucia narodowości, w budowanie, umacnianie tego kraju i popierali także właśnie wszelkie działania wolnościowe mieszkańców Timoru Wschodniego. Także myślę, że śledząc każdy dzień z tej pielgrzymki, można wyciągnąć coś, co może być takim też
jakąś wskazówką, drogowskazem dla nas, dla naszego Kościoła. Czy chociażby Papua Nowa Gwinea, kraj, w którym mamy 800 języków i 800 kultur, który był niesamowicie podzielony do momentu przyjścia misjonarzy, gdzie właśnie chrześcijaństwo, gdzie Ewangelia stała się takim spoiwem narodowym, że Ewangelia w tym kraju jest właśnie tym, co połączyło te wszystkie plemiona, które do tej pory były totalnie podzielone we wszystkim. Były tak podzielone, to ten kraj najbardziej pokazuje, że tam nawet każde plemię miało swoją religię, czyli tam było ponad 800 różnych religii i inne plemiona nie miały prawa dostępu do tej religii. A tu przychodzi chrześcijaństwo, przychodzi dobra nowina, przychodzi Ewangelia i to wszystko w jakiś sposób scala i sprawia, że w tym społeczeństwie wieloetnicznym, wieloreligijnym, wielokulturowym to współistnienie jest możliwe. Oczywiście mimo wielu, wielu trudności, bo te kraje to też chociażby Papua czy Timor, to ogromna bieda. Singapur, który odwiedzi papież, to z kolei jeden z najbardziej z krajów, w którym jest największy wzrost gospodarczy. Kraj bardzo nowoczesny, kraj bardzo bogaty, który z kolei też pokazuje, że właśnie rozwój nowoczesności nie musi wcale oznaczać odchodzenia od wartości duchowych czy sekularyzacji. To prawda, tym bardziej, że to może być też dobra lekcja czy dobra nauka dla nas tutaj w Europie, biorąc pod uwagę to, że chrześcijaństwo w Europie też przestaje być numerem jeden w takim oczywistym wyborze i oczywistym nadawaniu tonu debacie choćby publicznej. To co jest też absolutnie ciekawe. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o jedno, bo mówimy o tym bardzo merytorycznym wątku i bardzo się z tego cieszę. Chciałem zapytać też o te czasem doniesienia, które czytam w watykańskiej prasie czy od watykańskich korespondentów, że to może być ostatnia zagraniczna podróż Franciszka. Nie dlatego, że chory, nie dlatego, że jakieś zagrożenie, ale dlatego, że po październikowym synodzie miałby ustąpić. Czy to są plotki związane wyłącznie z takim sezonem ogórkowym, wakacyjnym i szukaniem po prostu jakichkolwiek newsów? Czy gdzieś tam w kuluarach w Watykanie przy Espresso mówi się o takim scenariuszu? No nie będzie to ostatnia zagraniczna podróż papieża Franciszka, dlatego że już jest zaplanowana jego podróż chociażby do Belgii. Fakt, ona odbędzie się przed synodem biskupów, więc tutaj pana teza mogłaby mieć powiedzmy jakieś podstawy. Myślę, że to są doniesienia dziennikarskie bardziej na sezon ogórkowy. Papież Franciszek wielokrotnie w ostatnim czasie mówił, że nie zamierza ustąpić i że do końca, dopóki starczy mu siły, będzie kierował Kościołem. Myślę, że także te doniesienia o możliwym ustąpieniu papieża często pojawiają się ze strony osób, które w jakiś sposób są mu wrogie, czy nie do końca zadowolone z tego, w jakim kierunku idzie ten pontyfikat. Wielu miało jakieś swoje oczekiwania i to zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, powiedzmy po tej takiej konserwatywnej i liberalnej. I zarówno jedna, jak i druga strona wydaje się być troszeczkę rozczarowana, więc jak gdyby patrzy już w przyszłość z nadzieją, kto będzie po Franciszku, aby może bardziej realizować tę wizję Kościoła, którą widzi. No. A o synodzie samym jeszcze chciałem tylko dopytać na koniec o sam synod i efekty tego synodu. Jedni patrzą na niego z wielką nadzieją, drudzy z wielką obawą, ale zastanawiam się, czy w Rzymie właśnie też mówi się o tym, o październikowym synodzie, który ma być puentą tych długich, kilkuletnich rozmów, dyskusji i analiz. Muszę powiedzieć, że w Rzymie ten temat na razie jest praktycznie nieobecny. Mogę o tym powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ mieszkam w Rzymie, pracuję w Watykanie, uczestniczyłam, obserwowałam jako dziennikarz pierwszą fazę synodu na temat synodalności. Ten temat wróci dopiero po papieskiej pielgrzymce, jako taki obecny też w debacie publicznej, w mediach. Jest to też
temat, który podobnie jak ustąpienie papieża ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, powiedziałabym. Też ostatnio papież udzielił jednego z wywiadów, w którym obalił kilka takich tez, rewolucyjnych tez co do przyszłości Kościoła, które miałyby się między innymi dokonać w czasie październikowego synodu. Myślę, że nic takiego rewolucyjnego nie będzie miało miejsca. Mimo wszystko dla mnie ten papież jest papieżem, który stawia na harmonię, stawia na zmiany, które nie są rewolucyjne, a są ewolucyjne, i stawia na coś, na przemiany, które dokonują się od dołu, tak to bym powiedziała. Jest to papież, który przez swoje doświadczenie właśnie argentyńskie, południowoamerykańskie, pokazuje, że chrześcijaństwo ma być tym zaczynem, które zmienia społeczeństwo. I to jest właśnie też... Wrócę jeszcze do pielgrzymki papieża. To, co dzieje się w czasie, będzie ważne w czasie tej podróży, myślę. Papież pokazuje na przykładzie docenienia tych małych wspólnot kościelnych w tych czterech krajach: Indonezji, Papui Nowej Gwinei, Timorze Wschodnim i Singapurze, że Jezus nie powiedział chrześcijanom, że mają iść na świat i uczynić i stać się najbardziej liczni na świecie, tylko że mają być małym, niewielkim zaczynem, który zacznie przemieniać wspólnotę. I myślę, że te zmiany, które papież Franciszek chce wprowadzać w czasie synodu, to są właśnie te zmiany, które mają sprawić, żeby wspólnota chrześcijańska, żeby wyznawcy Chrystusa, żeby ludzie wierzący naprawdę byli zaczynem, żeby byli zaczynem w samych wspólnotach kościelnych, w samych wspólnotach parafialnych, jak i żeby to potem znalazło swoje przełożenie na społeczeństwo, na nasze życie w kontekście konkretnych krajów, konkretnych kontynentów. I tu stawiamy kropkę, odsyłamy do relacji i do tekstów pani redaktor na stronę Gościa Niedzielnego. Beata Zajączkowska była naszym gościem. Dziękuję pięknie, dobrego dnia i do usłyszenia. Serdecznie pozdrawiam, do widzenia. 7:09. Twój początek dnia.